Jesteśmy w samym sercu Japonii, w pobliżu Pałacu Cesarskiego, cesarza o imieniu Akihito, po śmierci Heisei, 125. cesarz japoński. Za mną jego pałac, Pałac Cesarski. Tuż obok słynny most, który tylko cesarz ma prawo przekraczać, oraz dwa razy w roku turyści. Plac. Pierwszym cesarzem Japonii był Jimmu, cesarz taki bardziej legendarny jak prawdziwy. No i dynastia cesarzy japońskich szczyci się tym, że jest to najdłużej na świecie panująca dynastia, od cesarza Jimmu, który podobno żył w 600 roku przed naszą erą, do aktualnego cesarza, czyli 2,5 tysiąca lat. Zmieniło się 124 cesarzy. Ten aktualnie jest 125. Jego żona to Machiko. Ma trójkę dzieci, dwóch synów i córkę. Córka zrzekła się tytułu księżniczki, wychodząc za mąż za człowieka zwykłego, nie z książęcego rodu. Natomiast najstarszy syn szykowany jest do objęcia tronu cesarskiego po śmierci aktualnego cesarza. Trzeba wiedzieć, że Japończycy w sposób bardzo wrażliwy podchodzą do rodziny cesarskiej z wielkim szacunkiem, do tego stopnia, że nie wymawiają nawet imienia cesarza, mówią tylko i wyłącznie obecny cesarz. Cesarz to po japońsku Tenno. Dopiero po śmierci będą wymawiali jego imię, tak zwane imię pośmiertne, które sobie wybrał już teraz, czyli Heisei. Za mną słynny most okularowy, albo podwójny most Nijubashi, tak się nazywa. Przekraczać go może tylko cesarz i jego rodzina. Natomiast dwa razy do roku, to znaczy 23 grudnia, czyli w dzień urodzin cesarza, oraz 2 stycznia, czyli w nowy rok, bramy Pałacu Cesarskiego są otwierane i zwykły śmiertelnik ma prawo przekroczyć, zwiedzając gościa cesarskie. W tym czasie, czyli 23 grudnia i 2 stycznia, są tutaj tysiące Japończyków, którzy i turystów zagranicznych, którzy wkraczają na gościa cesarskie, które na co dzień zwykłemu śmiertelnikowi udostępnione nie są.